wyspie New Providence, jednej z najmniejszych wysp w centrum archipelagu. Wielu turystów zwiedza Nassau, przypływając tam dużymi wycieczkowymi statkami. Andros jest największą wyspą, na której można zobaczyć trzecią co do wielkości rafę na świecie. Jest ona słynna z różnorodności ryb i smacznych krabów. Cat Island jest wyspą z najwyższym wzgórzem zwanym Góra Alvernia, który ma około 70 metrów nad poziomem morza. Pomóżmy otrzymać ocean i wyspy wolne od zanieczyszczenia. Wyspa Eleutera jest znana z produkcji słodyczy i soków ananasowych, a wyspa Abaco jest znana z ogórków i grochu, natomiast Long Island jest znana z warzywnych i owocowych farm, jak także z różnorodności świeżego mięsa. Dziękujemy wszystkim, którzy pracują na roli i produkują żywność dla wszystkich mieszkających tam ludzi. Na wyspie Exuma można znaleźć igułany. To są bardzo duże i przyjazne jaszczurki, a dzieci mogą je karmić i trzymać w rękach. Na wyspie Mayaguana i Inagua znajdują się tysiące pięknych różowych flamingów. Flaming jest narodowym symbolem Bahamów. Na Inagua jest jeszcze naturalna kopalnia soli, która produkuje ponad 1 000 000 ton soli na rok. Niech ich naturalne bogactwa będą chronione i utrzymane, żeby mogli się dzielić nimi z całym światem. Przy wyspie Grand Bahama jest jeden z najstarszych na świecie systemów podwodnych grot, usytuowany w Parku Narodowym Lucayan. Na Harbour Island są plaże z pięknym piaskiem, który w świetle słonecznym ma różowy blask. San Salvador jest wyspą, do której 12 października 1492 roku, płynąc z Hiszpanii, dotarł Krzysztof Kolumb. Z tej okazji 12 października jest świętem narodowym na Bahamach. Dziękujemy Boże, że możemy innym opowiedzieć o historii i geografii naszego kraju. Boże Narodzenie i Nowy Rok to szczególny czas na Bahamach. To są dni, kiedy mieszkańcy Bahamów świętują swój festiwal Yunkanu. Dzieci czekają z niecierpliwością na ten dzień, by wziąć udział w Yunkanu ze swoimi rodzinami. Boże Narodzenie i Nowy Rok bardzo wcześnie rano, kiedy jest jeszcze ciemno, dzieci ubrane w nowe stroje są zabierane przez rodziców na ulicę Nassau. Tam spotykają się z wieloma innymi rodzinami przybyłymi z pozostałych wysp i wspólnie radują się słuchając muzyki Yunkanu wyrażającej się śpiewnymi dźwiękami rogów i żwawymi uderzeniami bębnów. Wszyscy oglądają tańce prezentowane przez dynamicznych tancerzy, a także podziwiają kolorowe i widowiskowe kostiumy osób biorących udział w paradzie Yunkanu. Słońce, plaże i wyspy, które czasami użyczamy innym osobom. Dziękujemy Ci za nasze szkoły, domy, kościoły, w których uczymy się o Twojej miłości i służbie przez życie Jezusa. My, dzieci całego świata, kochamy Cię i będziemy naśladować Jezusa. Amen.
Wiersz Paulette McPhee. Jak mogę służyć Bogu w moim małym zakątku tego świata? Jak mogę służyć Bogu? Jestem tylko dzieckiem. Jak mogę służyć Bogu? Jestem mała i łagodna. Czy mogę coś zmienić w tym świecie ogromnym i dzikim? Powtarzam, jestem tylko dzieckiem. Gdzie mam zacząć? Co mam powiedzieć? Panie, mam pytania, więc będę się modlić. Proszę, daj mi kolejny dzień, by móc zapytać i otrzymać niesamowitą odpowiedź wskazującą moje zadanie. Będę modlić się nieustannie i będę pamiętać historię opowiedzianą w szkole niedzielnej. Myślę, że to było tuż przed świętem Paschy. Jezus ukląkł i umył nogi swym uczniom. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Zapytał. Czy tak powinnam postępować wobec innych, jak oni czynią wobec mnie? Panie, chcę Ci służyć, ale jestem tylko dzieckiem. Chcę się wyróżniać w tym świecie, ogromnym i dzikim. Modląc się, w końcu zdałam sobie sprawę, że służyłam Bogu przez cały czas. Składając ofiarę podczas zbiórki pieniędzy, grając na klarnecie w moim szkolnym zespole, będąc przyjaciółką nowych dzieci w szkole i upewniając się, że znają jej zasady. Widzisz? Jestem teraz szczęśliwszym dzieckiem, bo służę Bogu w mojej społeczności. Żyjący Boże, prosimy, użyj wszystkiego, co mamy i kim jesteśmy w służbie dla Ciebie. Amen.